Pytanie jest takie, czy pomaganie prowincji, no w domniemaniu też ludziom biedniejszym, jest okazywaniem im szacunku? I na czym polega tego typu polityka socjalna? To jest dosyć pytanie zasadnicze, odsyłające nas do planu, wielkiego planu premiera Morawieckiego. Jak on brzmi? Będziemy pomagali polskiej prowincji. Przypominam to, co on mówił parę lat temu w swoim wykładzie opisującym wielki projekt dla Polski. A więc pomożemy średnim miastom, pomożemy prowincji. Tam Polska się będzie rozwijać. O to jest dosyć zasadnicze przesłanie. No i istotnie, w najrozmaitszy sposób, subwencjami prowincji można pomóc i na pewno polska prowincja, zachodnie Mazowsze i inne te biedniejsze części kraju, duża część ściany wschodniej, potrzebuje jakiejś pomocy i wsparcia, ale czy to może być skuteczne, no bo można wspierać oczywiście, społeczności, które tam żyją. te pieniądze idą z budżetu państwa, gdzie one zostały zarobione, gdzie powstały, w dużych miastach. I to jest przesunięte na prowincję. No ktoś, kto myśli w kategoriach równości, powie tak no, no to wszystko w porządku, no, tam ci... Zarobili, ale bo są przywilejowani i mają oddać tym, którzy, którym jest trudniej. Ale przyjrzyjmy się tej sprawie z innej strony. Gdzie jest to rozwój? Czy można sobie wyobrazić, że najnowsze technologie, instytuty naukowe, wielkie innowacje pojawią się? W małych miastach i na prowincji. Nie, wszędzie na świecie. Pojawiają się one w wielkich metropoliach. I zwróćmy uwagę na taki szczegół: nawet Warszawa nie jest tak wielką metropolią w stosunku do kraju jak inne stolice. Warszawa to zaledwie 2 miliony na 38 milionów. A nie będę już. Mówił, ile ma Londyn, ile ma Paryż, ile ma Rzym, i jak taka metropolitalność wzmacnia te państwa, wzmacnia rozwój, ponieważ dzisiejszy świat jest zurbanizowany i wielkie miasta odgrywają ogromną rolę, a więc najprawdopodobniej rozwój Polski, tej nowoczesnej, powinien polegać na tym. To jest taka alternatywa do planu Morawieckiego, żeby, żeby wzmocnić duże miasta w Polsce, uczynić Warszawę znacznie większą, i wtedy ten rozwój pozwoli na dofinansowywanie prowincji, no, dla której trzeba mieć specjalny plan. Specjalny plan, rozpoznanie jakie są tam grupy społeczne, na ile trzeba pomagać tam osobom starszym, na ile trzeba rozproszyć szkolnictwo, i tak dalej, żeby móc dotrzeć do, do wszystkich w odpowiedni sposób. Zdać sobie sprawę, że ludzie stamtąd będą przecież wyjeżdżali, że wiele mniejszych miast musi upaść. Nie wszystkie mają jednakowe szanse. To bardzo skomplikowana dziedzina. Taka gospodarka przestrzenna, zastanawianie się, jakie części kraju mają szansę na rozwój, a jakie muszą być wspomagane. No, więc dlaczego taki plan? No, ten plan polega na tym, żeby plan Morawieckiego żeby wesprzeć własnych zwolenników. Miasta, jak wiemy, Chcą, chcą być nowoczesne. Miasta to są ośrodki, które idą ku przyszłości. Wielkie miasta w Polsce, te największe, to są te, które idą ku Europie i żyją z rytmem postępu i zmian, które w całej Europie następują. Duże miasta przyjmują migrantów. Duże miasta stają się wielokulturowe. No, a tego nie lubi prowincja. No więc poprzeć prowincję to poprzeć nie tylko tych biedniejszych, ale poprzeć tych, którzy takiego rozwoju nie rozumieją. No i pytanie jest takie, czy tej prowincji też w ten sposób się pomoże? I otóż chyba jest tak, że ta pomoc jest krótkotrwała ponieważ jak cały kraj nie będzie się intensywnie rozwijał nie będzie żył w rytmie kulturowych cywilizacyjnych przemian całej Europy współczesnego świata to cała Polska zacznie schodzić na psy i również na tą pomoc dla prowincji nie będzie pieniędzy i środków